Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest Krzysztof i Krzysztof ma bardzo ciekawą i pouczającą historię Wam do opowiedzenia. Krzysztofie, powiedz, co Ci się przydarzyło i jakie z tego wyciągniesz wnioski i jaką przestrogę, jakie przesłanie masz z tej historii, która zresztą się jeszcze nie zakończyła, ona po prostu jest gdzieś tam w trakcie zawieszona. Znaczy zobaczymy, jak to się potoczy, bo tak naprawdę ja nie mam serca, żeby ganiać złodzieja. Być może może nawet za jakieś rozsądne pieniądze, ale szkoda mi po prostu czasu napawać się czyjąś negatywną energią. Mhm. Czy przestroga na sam początek jest po pierwsze taka, że nigdy nie robić bez umowy nawet koleżeńskich zdjęć znajomemu, który prosi, nie ma pieniędzy, obiecuje, że się rozliczy, że podpisze, że to nie. Najpierw umowa w trybie licencji, jedyna słuszna tak naprawdę. Ja w tej chwili wykombinowałem taką umowę o dzieło z uzyskaniem licencji na 4,5 strony. Sobie taką umowę ją właśnie zastosowałem. Teraz przy tym jakimś tam zleceniu, chociaż mówię, ja nie, ponieważ jestem na emeryturze, więc ja nie muszę żyć z fotografii, ja to robię z pasji. Tak? Mm-hmm. No dobrze, ale opowiedz, co w ogóle się zdarzyło, co takiego... Znaczy, zdarzyło się po prostu tak, że facet, który miał napisać, czy napisał jakiś tam fragment do scenariusza filmowego, którego ja tam zrobiłem i wymyślił sobie, że no, nie miał pieniędzy i tak dalej, a chce wrócić na rynek muzyczny, że wyda sobie płytę, tak wygląda okładka tej płyty, że wyda sobie płytę, no i że potrzebuje do tego zdjęć, więc pojechałem, mówię, że i umowa była taka, że ponieważ no, mówię, ludziom czasami trzeba po prostu komuś pomóc, tak, artysta artyście pomoże. Więc stwierdziłem, że dobra, pojadę, zrobię mu te zdjęcia, ale nie wykorzystujemy tych zdjęć do celów komercyjnych, tylko będzie miał zdjęcia, wrzuci sobie na Facebooka, na to, żeby coś tam zapromować. On sobie zatrudnił fotografa warszawskiego, który gdzieś tam lata po agencjach zawodowo robi na co dzień zdjęcia, czyli po prostu z tego żyje. No ja miałem przy okazji mu zrobić zdjęcia na Facebooka, natomiast jeżeli byłaby rozmowa o wykorzystaniu komercyjnym, no to wtedy powiedziałem, no to wtedy już ustalamy, tak, jaki to jest udział w twoim zysku z tego, że wykorzystujesz moje zdjęcia, no i ustalamy normalnie, jeżeli ty sprzedajesz płytę, zarabiasz na tym, że tam są moje zdjęcia, bo z tego ja też chcę z tego mieć pieniądze. Sprawa czysto oczywista. Pojechaliśmy na plan teledysku, no i zaczęliśmy robić zdjęcia. No i tutaj dla porównania pokażę, tak? Górne zdjęcie jest moje, dolne jest zawodowego fotografa, który z tego żyje. Tak? Potem jakieś tam jeszcze przykład, to są przykładowe trzy zdjęcia, które robiliśmy tak naprawdę w tych samych warunkach. Znaczy, jak nie muszę komentować, które są moje, które są jego. Tak samo tutaj były dwa zdjęcia, gdzie tak naprawdę, nie ma tego nieba, tak? To jest akurat to zdjęcie, które ja wykonywałem. No i finał był taki, że mówi, kurde, Krzysiek, mówi, zrobiłeś zdjęcia, super i tak dalej, ale no to fajnie, cieszę się i tak dalej. Tych zdjęcia ludzie zaczęli dzwonić, bo to ekipa taka trochę związana gdzieś tam z filmem. Między innymi to miało być tak nazwane jako nowy film Konrada Niewolskiego, a kto wie, kto to jest, Palimpsest, czy Symetria oglądał, tak tutaj. Widać z tej strony, że jest Niewolski, jest Joanna Majstrak, jest taki bojownik KSW, pani, która ma swój własny teatr gdzieś tam w Krakowie, sobie zrobili taki teledysk. No i wszystko było fajnie, dopóki się nie okazało, że przeczytałem w książce Uwegi, tej ostatniej tam, że on siedział w więzieniu. No i mówię do niego, słuchaj, mówię, siedziałeś w więzieniu? Mówię, tak, pytam po prostu po ludzku. Nie, co ty? Mówię, ja nie siedziałem w żadnym więzieniu. I na temat płyty żeśmy nie rozmawiali, bo tam parę zdjęć tylko udostępnił na Facebooku. Oczywiście podpisał, bo tak się umawialiśmy, że muszą być zdjęcia podpisane. No i przestał się odzywać. No i potem ja patrzę, a on wydaje płytę. Ale wydaje płytę, na której okładce, w takiej rozkładówce, którą pokazuję, patrzę, że są moje zdjęcia, tak? Zdjęcie to, tak? Jest takie zdjęcie, to zdjęcie.
Ja, i to przygotowuje jeszcze agencja Design Spectrum, jakaś taka. Ja mówię, kurde, no coś nie tak. Dzwonię do chłopa, SMS-y, maile, Facebooki. Umarł. Zapadł się facet pod ziemię. Nie odbiera telefonu, dzwonię do jego dziewczyny, dzwonię po tych ludziach. Nikt nic nie wie, nie odzywa się. Przestali wszyscy się odzywać. Mówię, no to okej, mówię, to sobie poczekamy. Ogłosił szumnie, że wydaje płytę, że dystrybutorem będzie Fonografika z Warszawy, więc ja, ponieważ widziałem, że tylko są dwa zdjęcia użyte, bo nie widziałem jakby książeczki w środku, która jest tutaj, pojechałem sobie do Fonografiki w dniu, oczywiście jako fan Karamby, zamówiłem sobie płytę, pojechałem tą płytę 1 marca odebrać, zapłaciłem gotóweczką, bo oni sprzedaż gotówkową oferowali tego zdjęcia. No i ponieważ widziałem, że dwa zdjęcia do Fonografiki wystąpiłem o wezwanie do zaniechania naruszeń praw autorskich, majątkowych i z przykrością informuję, tutaj podaję oryginalne pliki zdjęć, jak wyglądają, jakie to są numery NEF-u, bo jestem tak jak podobnie jak ty użytkownikiem Nikona D600. No i w tym momencie w ciągu, ja wiem, godziny miałem telefon od niego z różnymi bluzgami, jak, że zaczął mi ubliżać i tak w ogóle. Więc powiedziałem, chłopie, dzisiaj to ja nie chcę z tobą też rozmawiać. Nie chcę z tobą rozmawiać. Jedyna opcja jest tak, mówi, wiesz, bo ja tu mam płytę, ja mam zamówione, ja mam do wydania płytę, ja mówię, słuchaj, to sobie zrób nowe zdjęcia. Zrób sobie nowe zdjęcia. To więc on do mnie zaproponował mi, no to ile chcesz? Ja mówię, nie wiem, ty mi powiedz, teraz rozmawiamy o warunkach komercyjnych, o czym ja się rozmawiałem wcześniej. Po pierwsze, w jakiej rozdzielczości potrzebujesz zdjęcia, do czego chcesz je użyć, w ilu egzemplarzach chcesz to używać, na jaki okres czasu. Czyli jakie media, jaka rozdzielczość, co ty potrzebujesz, ja ci to wycenię. I na jaki okres czasu, ile egzemplarzy. Tak rozmawiać nie będziemy. Ja mówię, no to jak tak nie będziemy rozmawiać, ja naprawdę nie muszę z tego jakoś funkcjonować, więc mówię, okej, wyrzuć te zdjęcia do śmietnika. Ja ci za 100 zł tych zdjęć po prostu nie sprzedam, tak? Jeszcze w takich okolicznościach. No więc tam się burzył, wyzywał i tak dalej, nie chciał przedstawić tych swoich warunków, powiedział, że się wszystkim naraziłem, że będą mnie ścigać. Ja mówię, no to czekam. Czekam, żebyś mnie ścigał. Powodzenia życzę. Skończyło się to tym, że Fonografika tej płyty mu nie wydała. O miesiąc przesunęła mu się premiera płyty, wydał to tam zupełnie z innymi zdjęciami, praktycznie bez jakichś tam zdjęć. Potem się zresztą okazało, że w samej książeczce są jeszcze, praktycznie są wszystkie moje zdjęcia, tak, które mu tam gdzieś robiłem, do tego teledysku. O, i tu jest rzecz ciekawa, to zdjęcie, zaraz powiem dlaczego. No więc wszystko było dobrze, no i powiedziałem mu, że ponieważ tak się zachowuje, więc ja nie życzę sobie, żeby w ogóle prezentował moje zdjęcia na Facebooku. Ja nie chcę z nim nic wspólnego, nie chcę jego pieniędzy i nie chcę po prostu jego oglądać. Jest mi go szkoda jako człowieka, jako artysty, że musi w ten sposób jakby budować swoje ego i zarabiać pieniądze. No więc następnym krokiem było to, że on tych zdjęć nie wycofywał z Facebooka. A więc ja, stosując formularz Facebooka, najpierw wysłałem jedne zdjęcia, to mu usunęli. Potem się zacząłem jeszcze grzebać po łączaczkę, zacząłem zakładać różne profile tego swojego jakby nowego imidżu. Więc znalazłem Facebook Polska, wystosowałem do nich pismo z podaniem linku, podaniem wszystkich zdjęć, tak, które tam udało mi się znaleźć. Tutaj taka ciekawostka, otrzymałem od Facebooka pismo zwrotne, że to nie jest ten Facebook. To jest Facebook Polska, ale on to nie jest, on niczym nie zarządza w serwisie, on nic nie może, on się zwrócić do Irlandii. Albo formularz kontaktowy, więc znalazłem kolejne zdjęcia i się okazało potem, że szanowny pan na wszystkich swoich zdjęciach, już nie moich, zaczął umieszczać logo. Żeby było śmieszniej, to logo jest z tego zdjęcia, tak. No nikt mi nie powie, że nie ma analogii, tak? Więc on zaczął to logo wykorzystywać, więc znowu wysłałem mu informację przez Facebooka, żeby po prostu zrezygnował z tego, więc pan nie zrezygnował z tego i Facebook mu to, musiałem drugi raz tam powysyłać ileś tych linków, Facebook mu to usunął. No teraz się okazało, że
jeszcze na Muzodajni pod jego singlem Ocean Szczęścia. Mhm. Tak? Jest. Zresztą to zdjęcie tutaj z tyłu, które jest tej dziewczyny, to jest też skompilowane z mojego zdjęcia, więc tak naprawdę wyzywając mnie, że jestem nieudacznym fotografem i tam inne dziwne rzeczy takie próbował robić, tak naprawdę okazało się, że nie ma innych zdjęć, które mu robią jacyś ludzie, z których byłby bardziej zadowolony niż z moich. Mhm. Nie wiedzieć czemu. Tu czekaj, czy pokażę sobie, bo nie wiem, czy to będzie dobrze widać. To jest zdjęcie tej dziewczyny. Czekaj, jak zrobię. Troszeczkę dalej poproszę. O, teraz dobrze widać, tak. No. Teraz dobrze widać. Tak. Jak się przyjrzymy tutaj temu zdjęciu jej. Tak, jest to zdjęcie. A więc ona z dwóch zdjęć agencja reklamowa zrobiła im logo, któremu reklamuje. Więc po prostu pousuwałem to. No i co, no na tę chwilę tak naprawdę się, to co napisałem tam u ciebie na Facebooku, jakby było przyczynkiem do tej naszej dzisiejszej rozmowy, że zastanawiam się, czy jest sens się dalej z nim ganiać, zwłaszcza, że wiem, że tak naprawdę jedyną możliwością jego finansową to jest zasadzenie się na jego ewentualnych kontraktach z dystrybucji płyty, za naruszenie tutaj praw i majątkowych, bo no, dowody są ewidentne na wszystkie kwestie związane z Facebookiem, czyli za prawa autorskie. Żeby jeszcze śmieszniej, to w pewnym momencie na samym Facebooku umieścił, to znajdę, zdjęcie, coś tam oczywiście reklamował. Teraz ja zobaczę, czy ja znajdę to zdjęcie. O. Czy to będę miał tutaj. Zaczął opisywać jakieś tam inwektywami obrzucać, że jeśli chodzi o autora zdjęć. Nie wiem, czy ja mam tutaj, czy ja to po prostu nie mam, jeszcze gdzieś się przytrzymał. A nie mam tego. W każdym razie zdjęcie, które po prostu podpisał, że jako zdjęcie, że zrobił mu to konfident, szczur i tak dalej, więc zacząłem się zastanawiać, o co człowiekowi chodzi, czy jako raper on taką ma manierę, że on wtedy czuje się, nie wiem, bardziej dowartościowany, czy ma jakąś przeszłość wtedy taką bardziej kryminalną, podpisuje się, że jest gang Mokotów, natomiast tak naprawdę z Mokotowem nie ma nic wspólnego, no ja mieszkam na Mokotowie, ja to chociaż jestem tak naprawdę z Gdańska, tak, ale no, na Mokotowie mieszkam od 8 lat, tak, więc tak naprawdę ja jestem bardziej z Mokotowa niż on, tak? Ale pisze wszędzie gang Mokotów, tak? Taka przygoda zrobieniem czegoś bez umowy, kogoś, kto prosił o przysługę, że się później rozliczy, że to się szkoda zrobiło, tak? Mm-hmm. Krzysztof, co zrobisz? Jakie masz plany w związku z tą sprawą? Znaczy na tą chwilę, jeszcze nie wiesz. Jeszcze nie wiem. Jak znajdę kogoś, kto się będzie chciał tego podjąć, bo uzna jako prawnik, tak, że tak naprawdę mi nie chodzi o pieniądze, stąd napisałem, że 50 na 50, bardziej mi chodzi o pewne zasady i o przejście pewnej ścieżki, chociażby dla samego siebie, tak, że w przypadku tak, że móc na przykład później to opisać, że w takim konkretnym przypadku przy tego typu materiale, tego typu dowodach można się domagać czy tego, czy sądy, jak to, bo oczywiście można czytać pewne uzasadnienia wyroków, jak się linia orzecznictwa sądu w tych sprawach kształtuje. Natomiast co innego czytać orzecznictwo, co innego mieć konkretny przypadek, który można się jakby posłużyć, tak? I pokazać i w jakiś sposób. Już nie chodzi nawet, że nagłośnić, bo mi tak naprawdę nie zależy tutaj ani na tym, żeby na tym jakieś kosmiczne pieniądze teraz z odszkodowania zarobić, bo przecież nie jesteśmy w Stanach Zjednoczonych, więc też wiemy, że te prawa osobiste i sąd też tak patrzy, jak większość ludzi na zdjęcie. No co, zrobiłeś zdjęcie, co to, pstryk? Wszyscy wiemy, że nie do końca tak. Nie? No była sesja zdjęciowa, więc to musiało ci zająć pół dnia czy cały dzień. No wiadomo, że to nie jest żaden pstryk. I trochę dziwne jest zachowanie, bardzo dziwne zachowanie tego opisanego przez ciebie muzyka, ponieważ on żyje z tego właśnie, że sprzedaje prawa autorskie, licencjonuje, czy daje dostęp
do swojej muzyki w postaci jednej płyty dla użytkownika końcowego, czyli mówiąc krótko, słuchacza. Jest to taki dostęp tylko dla jego lub jego grona znajomych, więc jakby zna dokładnie jakby realia prawa autorskiego i jak to się odbywa w przypadku jego utworów, natomiast w przypadku twojego utworu zupełnie niezrozumienie tego, że jest to, że to jest dokładnie to samo. No i wniosek końcowy, tak jak właśnie Krzysztof tutaj wspomniał na początku w zasadzie, że trzeba po prostu pisać umowy, podpisywać umowy bez względu na to, czy jest to nasz znajomy, bo nawet czasem jest tak, że coś tam się powie, a później się nie pamięta i z tych niepamięci, znaczy tutaj nie ma takiego przypadku, bo ten człowiek został wielokrotnie upomniany, czy były rozmowy i tak dalej, to nie było tak, że nagle się coś tam wydarzyło i ojejku, przepraszam, bo coś tam zapomniałem, że te zdjęcie miałem nie używać. No, to było wykonane z premedytacją. Natomiast zawsze trzeba nawet ze znajomymi podpisywać umowy, bo później się po prostu zapomina, o co tak naprawdę nam chodziło. I chociażby z tego względu, żeby mieć dobre kontakty ze swoimi znajomymi, z przyjaciółmi, znajomymi, trzeba to robić w szczególności, bo z obcą osobą to się możesz pokłócić po prostu i najwyżej się rozejdziecie. Natomiast tutaj może jakieś swoich, że tak powiem, kumpli stracić. Czy chciałbyś coś jeszcze, Krzysztof, dodać tutaj? Nie, znalazłem to zdjęcie, żeby pokazać jak na Facebooku, co potem skasował, jak napisałem, czekaj, to będzie, może będzie widać. Tak, teraz widać. Mhm. Widać, napisał, szczur, konfident, amator chodzenia po sądach. Mnie po prostu rozbawiło, tak? Mhm. No. Szczur, konfident, amator chodzenia po sądach, frajer. No, no to... słów brak tak naprawdę. Słuchacze to oczywiście ocenią odpowiednio, ale dobrze, że się z tym dzielisz, nie każdy chce się dzielić, bo to czasem właśnie są na różnym etapie takie sprawy przed sądem, czy właśnie zastanawianie się, czy iść do sądu i tak dalej. Dobrze, że się z tym dzielisz, również dajesz tutaj kilka cennych wskazówek, jak należy postępować, chociażby właśnie w przypadku, kiedy zostało naruszenie, że to trzeba zdokumentować, że to trzeba po prostu robić screen, że po prostu trzeba pisać do chociażby do Facebooka, czy do innych takich serwisów, które przechowują, czy te zdjęcia, że zostało naruszenie, czy do firmy fonograficznej, która po prostu dysponuje, ma prawa do całości, jakby po prostu wydała tę płytę, jest producentem. Oni też nie chcą mieć żadnych problemów prawnych, nie chcą mieć żadnych afer. Tak więc tutaj też pokazałeś ścieżkę, jak należy sobie radzić i co należy robić w takich sytuacjach. To wszystko z mojej strony, także dziękuję, Krzysztof, za rozmowę i będziemy się przyglądać, będziemy po prostu patrzeć, natomiast tutaj po rozmowie dam ci kontakt do odpowiednich osób, które mogłyby ci pomóc, jakby ocenić przynajmniej, czy jest to sprawa, czy jest to gra warta świeczki. Znaczy, gra warta świeczki jest zawsze, bo po prostu jeżeli każde zaniechanie tego typu to powoduje, że później jest coraz większa samowola. Ludzie myślą sobie, a on nie pójdzie do sądu, prawda, on nic nie będzie robił. Natomiast jeżeli złożyłbyś na przykład pozew cywilny, no to wymaga to przyjazdu w określone miejsce, prawda, do sądu, trzeba się stawić. Nie wybierasz tego terminu, nie wybierasz miejsca, tylko trzeba przyjechać, prawda? Sprawa trwa bardzo długo. Oczywiście jest to męcząca sprawa dla obu stron. Niemniej dyscyplinuje to ludzi i po prostu nie daje takie poczucie samowoli. Także to wszystko i dziękuję, dzięki, Krzysztof, za rozmowę.